Oto i nasz artykulik pozbawiony grafiki w obecnej chwili. My tą grafikę dodajmy. W pierwszym kroku dodajmy grafikę, która jest na naszym serwerze. Klikamy sobie tutaj, gdzie ta grafika ma być. Czyli na początku tego artykułu i klikam tutaj przycisk grafika. Otwiera nam się menadżer grafik. Prosty menadżer domyślny Joomla. Dajmy sobie tutaj tę ikonkę Joomla, wstawmy sobie. Na razie nic nie róbmy, po prostu ją wstawmy. Czyli zaznaczamy ją, klikając na nią i klikamy ikonkę tutaj wstawić. Świetnie, oto jest nasza ikonka. Kliknijmy zapisz, nie wychodźmy, będziemy jeszcze to poprawiać. Jest. Fajnie, jest ta ikonka. Bardzo ładnie. To co? Troszeczkę sformatujemy tę ikonkę, nie? Kliknijmy tutaj ikonkę i kliknijmy ten oto przycisk. W WordPressie to jest troszeczkę inaczej. Według mnie w WordPressie fajnie rozwiązane, no ale cóż. Oto jest nasz obrazek, wygląd i tutaj możemy ustawić pewnego rodzaju parametry obrazka. Jak jest, te parametry są nieustawione, to obrazek się domyślnie ładuje po lewej stronie. Ale tutaj możemy ustawić go w jakiś sposób, jak ma być on w relacji do tekstu ustawiony. W relacji do tekstu, który go otacza. Czyli możemy sobie dać tutaj do środka. Możemy dać sobie do góry tekstu. Proszę zobaczyć, że tutaj na podglądzie nam się to wszystko zmienia i możemy zrobić. Ja najczęściej używam do lewej, czyli obrazek w stosunku do tekstu jest po lewej stronie. Hop. Po prawej stronie. O. Wymiary obrazka. Starajmy się obrazki grywać takiego rozmiaru, w jakim już powinny być. Odstępy boczne. Proszę zwrócić uwagę, że obrazek dotyka tutaj treści. Nie jest zbyt estetycznie to wygląda, więc dajmy sobie tutaj 10 pikseli. I tutaj odstępy. To troszeczkę jest, jak widać, mylne, ale o. I 10 pikseli z boku. Czyli my tutaj wyrzucamy to, piszemy 0, bo nas nie interesuje i mamy 10 pikseli odstępu bocznego. Not pod, prawda? Jakiś taki błąd jest. Obramowanie. My obramowanie nie dajemy, czasami brzydko to wygląda. I klikamy o aktualni. O odnośnie alternatywnego opisu obrazka jeszcze wrócimy tego komunikatu i patrzmy. Pięknie się nam obrazek wyrównał. Klikamy zapisz. I znów zobaczmy podgląd naszej strony. Proszę. Jest nasz obrazek po lewej stronie w stosunku do tekstu. Oczywiście, jak chcemy do prawej w stosunku do tekstu, to tutaj wybieramy do prawej. I się nam przerzuci na prawo. Jeszcze są tutaj opcje rozszerzone. A my wrócimy teraz do opisu, do tytułu obrazka. Opis obrazka. Opis i tytuł są to dwie troszeczkę różne rzeczy. Tytuł to jest podpis obrazka, natomiast opis obrazka to jest to, co będzie się pojawiało, zanim obrazek się wyświetli lub w przeglądarkach, w których nie ma obrazku. Nie wyświetla się obrazki. Na przykład Google nie widzi obrazka zawartości grafiki na obrazku, nie rozumie tego w sensie słownictwa. Po to są potrzebne opisy. Ten opis zasugeruje Google, co na tym obrazku jest. Czyli napiszmy tutaj logo Joomla, a tytuł może być to samo. Czyli pamiętajmy, opis obrazka to jest to, co pojawia się pod obrazkiem, zanim zostanie wczytany lub też w kodzie dla robotów. Tytuł to jest to, co pojawi się nam tutaj pod obrazkiem. Oczywiście jeszcze się chwilowo nie pojawi. Dobrze, zapiszemy. Pokaż witrynę. Świetnie, poszedł do prawej strony. Przytrzymajmy chwilę myszkę nad obrazkiem. Pojawi nam się logo Joomla. To jest właśnie opis obrazka. Ten opis zrozumieją roboty wyszukiwawcze. Lub ktoś, kto korzysta z przeglądarek bez ładowania grafik.
będzie widział tutaj, że tutaj jest logo Joomla. Wgraliśmy grafikę, proszę Państwa, jak do tej pory z serwera. Teraz jak wgrać grafikę na serwer, żeby z niej korzystać? Pokażę Państwu dwie drogi. Zapiszmy sobie to i zamknijmy. Mamy coś takiego w Joomla jak menadżer mediów. Niech się nam to zamknie. O, on jest pod artykułami, mamy media. Proszę zobaczyć, tutaj są media. Co to są media? Media to miejsce, gdzie przechowywane są grafiki, być może muzyka, pliki muzyczne i innego rodzaju pliki. Troszeczkę się mi zwolnił serwer. Poczekajmy, niech się załaduje. W tym czasie możemy pójść na kawę, jeżeli już się znudziliśmy tym oglądaniem tego. Dobrze. Oto mamy menadżera naszych mediów. Co możemy w tym menadżerze zrobić? Możemy za pomocą drzewka, tak jak to jest w słynnej Windowsie, tutaj przyglądać nasze foldery i podfoldery. Oto mam na myśli eksploratora windowsowskiego. O. Lub klikać tutaj na ikonki. Przepraszam, że to tak wolniej mi działa. Nie wiem, dlaczego serwer troszeczkę zwolnił. O. Dobrze. Animalsi. Tak. Mamy te wszelkiego rodzaju ikonki. Jak widać, tutaj jest jeszcze oczekiwanie. Dobrze. Tu mamy ścieżkę dostępu do naszych grafik. Oto. Ono nam się czasami przyda. Banery. To jest widok miniaturek. O, tutaj mamy zakładkę miniaturki. To jest widok miniaturek, czyli mamy w podglądzie. Natomiast klikając w widok szczegółowy, mamy informacje o wielkości obrazka, wadze obrazka. Możemy skasować obrazek. No więc załóżmy, że nam się nie podobają te animalsi. Nie jesteśmy wredni. Przejdźmy sobie do miniaturek. I no niestety nie podoba, mamy tutaj zdublowane, to są różne wielkości, dlatego jest to zdublowane, no ale nie podoba nam się to o coś, to. Zaznaczamy i klikamy tutaj usuń. Usuwa nam się obrazek, usuwa. Świetnie się usunął lub od razu ten ikonkę z białym krzyżykiem. Możemy usunąć obrazek. Jak pousuwamy tak wszystkie obrazki, to nie będziemy w końcu mieli żadnych obrazków, więc musimy wgrać jakiś obrazek do naszego tego katalogu. Żebyśmy mieli porządek, to warto by było tutaj tworzyć najpierw katalogi. Czyli tutaj, gdzie jest ścieżka dostępu do naszego katalogu, o tu, tworzymy sobie w Animalsach nowy katalog, ja w Animalsach nie chcę. Może zróbmy sobie to jeszcze wyżej. Możemy tutaj przechodzić, o tak, klikając tu do banerów, albo klikając sobie o, tutaj wyżej. Jak Państwo widzą, możemy sobie tak przechodzić na różne sposoby po tych katalogach, tak jak w Windowsie. Twórzmy w katalogu głównym mediów Images, tutaj jest Images katalog główny, jak to wygląda od strony serwera. A no to jest właśnie ten, o tutaj jesteśmy na serwerze, to jest właśnie ten, o musimy się zalogować od nowa, czyli o sobie twoje pliki, pokażę Państwu jak to wygląda od strony serwera, public, html i tutaj mamy taki folder images, proszę zwrócić uwagę i tutaj jest folder images, o to jest właśnie ten folder, kliknijmy sobie tutaj na ten images, zobaczmy co on ma w środeczku. To są nasze pliki. Tak naprawdę możemy wgrać teraz pliki i założyć folder tutaj, od strony zaplecza. Jeżeli ktoś umie, załóż nowy katalog, wpisujemy tutaj, klikamy załóż. Lub z tej strony, tamtego strony, od strony serwera, zarządzania. Nie polecam, bawimy się tutaj, w tej piaskownicy. Czyli co? Klikamy tutaj, images, tworzymy nowy katalog, nasze obrazki. Zamiast spacji dawajmy tutaj taki znaczek podkreślenia. I klikamy utwórz katalog. Do tego
nowo utworzonego katalogu, tu już mamy informację, że taki katalog się otworzył, jest. Tutaj też możemy wgrać obrazki. Mamy tutaj wczytaj pliki. Klikamy sobie przeglądaj. Jakbyśmy mieli tutaj obrazek, to byśmy jakieś wczytali, prawda? Ale że nie mamy żadnego obrazka, to ja muszę jakieś tutaj wgrać. Wgrałem sobie tutaj obrazki, a że kiedyś robiłem stronę internetową stomatologom, kliniki stomatologicznej, to zostało mi trochę obrazków, zdjęć z takich, o, fajnych. Kanały, ładne kanały. Wszystko wiem już teraz o kanałach w zębach. Dobrze. No i mamy tutaj nasze kanały. Klikamy otwórz. Rozpocznij wczytywanie. Ten obrazek sobie drałuję teraz na serwer. Tam na tym serwerze zaraz się zamieści. Proszę popatrzeć w lewy róg. Mamy informację. I co? Jest nasz obrazek. Cztery kanały. Dobrze, wgraliśmy obrazek na serwer. Na razie zostawmy to tak. Wróćmy do naszych artykułów. Artykuły wszystkie. Drugi artykuł ma być poświęcony naszym zębom. Załóżmy, że jest poświęcony naszym zębom. Tutaj wstawmy artykuł z naszymi obrazkami. Więc klikamy tutaj grafika. On już jest, proszę pamiętać, wgrany na serwer. Nasze obrazki. Mamy teraz taki folder, który wcześniej stworzyliśmy. Klikamy tutaj, zaznaczamy go. I teoretycznie możemy kliknąć wstaw. Tutaj możemy już od razu wstępnie wyrównać. Klikamy sobie do lewej czy do prawej. Znowu dajmy do prawej. Tutaj dajmy podpis tak. Tytuł grafiki, opis grafiki, czyli tutaj zęby. Zęby RTG. I tutaj też zęby. Zęby RTG. Pięknie. Mamy podpis, mamy opis, mamy oprawy. W gruncie rzeczy jest już wszystko ten. Możemy wczytać stąd, ale o tym za chwilę. I klikamy wstaw. Och, jaki duży. Zalecam Państwu od razu odpowiednie pomniejszanie grafik, żeby serwer dużo nie ładował tej grafiki. Teraz proszę zwrócić uwagę, jak najedziemy na tą grafikę i klikniemy, tutaj pojawiają nam się w Firefoxie, korzystając z przeglądarki, takie małe o. Różki, kwadraciki. Możemy sobie pomniejszać go. O, sobie pomniejszę, o. Proporcjonalnie, nieproporcjonalnie. Pięknie. To jest taki mały ząb. Świetnie. Możemy tego sobie pomniejszać i możemy od razu oczywiście odpowiedni wymiar wpisać. Proszę zwrócić uwagę, wymiar od razu tutaj z palca możemy wpisać. Zachowaj proporcje, uaktualnij. Jest. Klikamy zapisz. Znów naciskamy na słynny przycisk pokaż więcej. Oczekujemy, oczekujemy. Grafikę, pamiętajmy, wstawiliśmy po czerwonej kresce, czyli ona jest po rozwinięciu się artykułu. I mamy piękny nas opis. Proszę zwrócić uwagę, że zaznaczyliśmy, żeby był podpis. Jest podpis. Świetnie, nasze zęby są. Teraz przed końcem tego odcinka króciutko, jak wgrać grafikę bezpośrednio już tutaj, bez wchodzenia do tego menadżera plików. Proszę zwrócić uwagę, że jak klikniemy grafika, to nam się pojawia bardzo podobny menadżer plików, tylko tutaj nie ma z boku tego, tu, ale to samo wczytaj pliki. No, skorzystajmy z tego i jakoś tam, o, kanały po rewizji, rozpocznij wczytywanie. Wczytuję to do głównego katalogu, też obrazek jest większy. Dlatego się tak długo wgrywa. Wgrywa. O, mamy. Pyk. Zaznaczamy go. Wstaw. Oczywiście dodajemy opis tak i podpisujemy i te opcje sobie tutaj zaznaczamy. I klikamy wstaw. I znowu go możemy pomniejszać za rączki, za nóżki, czy jakoś tam inaczej. Dobra, my tego nie będziemy zapisywać. Proszę Państwa, to są wszystkie rzeczy, które Państwu chciałem przekazać na temat artykułów. Czyli reasumujemy. Na obecną chwilę wiemy, jak stworzyć artykuł, jak go opublikować na stronie pierwszej, jak dać metaopisy, jak pewne rzeczy wyróżnić i dlaczego wyróżniać te rzeczy. Do tych pewnych elementów w artykule jeszcze wrócimy, ale w następnym odcinku chciałbym opowiedzieć Państwu o kategoriach. Dziękuję.